Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu spróbujemy sobie stworzyć taką prostą strukturę bloga. Czyli będę chciał generalnie mieć, tak jak tutaj widzimy, na przykład to będzie jeden wpis oraz gdy w niego kliknę, będę chciał przejść do jego pojedynczego wyglądu. Na pewno usunę te strony, których nie potrzebuję. Również ten szablon, template też będę chciał usunąć. Jednak zauważmy, że gdy chcę go usunąć teraz, przejdę do niego i delete. Tu nie możemy go teraz usunąć, dopóki nie usuniemy tych stron, które go używają. Czyli przejdźmy do tych stron, usuńmy je. Nie są mi na razie potrzebne, czyli trash. Oraz to będzie po prostu ta strona, mój nowy szablon. Teraz już widzimy, że 404 page, takiej strony już nie ma. Tutaj do trash oraz empty dajmy. Empty trash, czyli potwierdźmy. OK. Teraz możemy już przejść do templates oraz mój szablon. I tutaj możemy go już prosto, w prosty sposób usunąć. Save. Czyli tak prosto. No i dodamy teraz dwa nowe szablony, czyli ten mój szablon generalnie już mi nie będzie potrzebny. Ja go mogę całkiem usunąć. Delete. Dodamy sobie dwa nowe. New file, czyli blog.php oraz single. Single blog.php, czyli on będzie odpowiadał za widok pojedynczego wpisu, a tu natomiast będą wszystkie wpisy w jakiejś tam powiedzmy liście. Czyli zobaczmy, jak to generalnie możemy zrobić. Jeszcze sobie może dodajmy, skopiujmy tutaj sobie z basic page ctr plus ac do bloga. Generalnie chodzi mi tylko o inkludowanie footera i headera. Nie chcę tu całej struktury, chcę tylko pokazać, jak to będzie wyglądało. Dodajmy sobie na razie h1 php echo dolar page. Title to będę chciał mieć na pewno zawsze na początku. Skopiuję sobie to całe do single block oraz wkleję. Czyli mam tą taką podstawową strukturę, powiedzmy page title. Jeszcze możemy sobie tutaj dać na przykład, żebyśmy wiedzieli, że to jest single. Single. No i tutaj te title. Natomiast tutaj damy sobie blog, czyli tak na początek, abyście wiedzieli, gdzie po prostu jesteście. Tu jest blog, wczytuje wszystkie wpisy, tu jest natomiast inny szablon, już jest single. Teraz możemy dodać już te dwa szablony, dodaliśmy tu w hierarchii. Pamiętajmy, że te pliki funkcyjne są z tym podkreśnikiem, natomiast szablony dodajemy bez podkreśnika. Teraz gdy przejdziemy do setup, templates, add new, już możemy dodać, tak jak widzimy, obydwa szablony blog oraz single blog, add template. Teraz tak, co będziemy chcieli wyświetlać na single blogu? Na pewno jakiś obrazek, body, czyli ten dłuższy opis, taki ten cały content, oraz title to defaultowo są dodawane. Natomiast w blogu tylko title mi na razie wystarczy, tylko nazwa, że to jest blog. Resztę będę już sobie dynamicznie tam wczytywał z tych pojedynczych jego dzieci. Czyli przejdźmy do single blog. Tutaj dodamy sobie jakieś pola, czyli tak jak mówiłem, body, pojedynczy obrazek, czyli image, oraz może headline, czyli to SEO takie podstawowe. Czyli tak sobie zostawię. Może jeszcze tutaj ten obrazek trochę przerzucę, żeby był pierwszy z lewej strony. Zmienię ich rozmiary tutaj i magę sobie tam na przykład na 35. Zasejbuję body sobie dam na 65. 65. I tak samo zmienię na title oraz headline. Input title, czyli to jest małe pole, niech będzie 20, a może 30. Input 30. Natomiast headline dam sobie na 70. Input będzie 70. Tutaj jeszcze widzę
O, tutaj powinienem dać open, czyli otwarte, kiedy puste, zamknięte, kiedy coś dodamy. Czyli headline tak powinien wyglądać. Zasejwujmy. Tak jak widzimy, 30, 70 daje 100, 35, 65 również nam da 100. Powinno się to ładnie schodzić. No i teraz dodajmy sobie nowe strony. Czyli od home zaczynamy zawsze od tej nadrzędnej, dodajemy nowa, niech to będzie blok, oraz tutaj wybierzmy sobie od razu szablon, który otworzyliśmy, czyli blok. Save plus publish i mamy blok. Teraz dodajmy sobie następną stronę, może przejdźmy do page, do tych wszystkich. I tutaj już z tego bloga dodajemy, czyli nav. Będzie pierwszy wpis. I jakiego on będzie template'a używał? Single block, czyli pojedynczy wpis. Save. No i tak jak widzimy, on już tutaj ma pierwszy wpis, headline. Wybierz obrazek, możemy od razu tam powoli sobie tutaj wszystko uzupełniać. Czyli foto na stronę. Albo foto test. Images, dodajmy jakiegoś kota. Na przykład mój pierwszy wpis, czyli ten headline. Body natomiast dodamy sobie z lorem, lorem ipsum. I dodajmy sobie jakiś wpis, czyli dajmy publish. Teraz dodamy sobie jeszcze jakieś następne wpisy, czyli stąd przejdziemy, blok, rozwijmy, tu już widzimy, mamy pierwszy wpis, dodajmy nowy, na przykład drugi wpis, zasejwujmy, tu już jest single blok automatycznie, headline, mój drugi wpis, no i dajmy jakiś opis oraz obrazek. Ja jeszcze tu w następnym tutorialu generalnie pokażę Sajku, coś tutaj mi nie zagrało. Zobaczmy może czasy file. Otwórz, coś mi tutaj przyblokowało. O, teraz będzie OK. Po prostu pokażę, jak tutaj szybciej te wpisy można dodawać generalnie, ale to w następnym tutorialu. Ten będzie poświęcony takiej prostej strukturze. Czyli mamy blok, pierwszy, drugi wpis. Zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżmy. Widzimy, że jest blok, natomiast blok, blok. Czyli widzimy to, co daliśmy tutaj, generalnie blok. Czyli wiemy, że to jest single. All blok, czyli wszystkie wpisy. Czyli tak jak widzimy. Teraz sobie wyświetlmy te dzieci tego bloku, czyli pierwszy, drugi wpis. Jak to pobrać? Tutaj sobie damy PHP. Dolar blok to się równa dolar page children, po prostu. I tak już pobieramy te dzieci, tylko teraz musimy jeszcze je wpętlić. Foreach i dolar blok ASCII, czyli dolar blok, czyli dolar page children, czyli wszystkie dzieci. Czyli wszystkie dzieci tego blogu, to jest pierwszy, drugi wpis, to są podrzędne. Jako key, czyli klucz, czyli jako na przykład wpis, jako dolar wpis, możemy sobie dać cokolwiek chcemy. No i teraz dajmy echo dolar wpis, kropka, tutaj możemy dać sobie br, oddzielnik. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. 1024 wpis, nie dodałem title, czyli widzimy, że musimy dodać jeszcze, co chcemy pobrać, czyli title, ich nazwę, czyli pierwszy wpis, drugi wpis, są dzieci, jakbym chciał ich URL, czyli na pewno będziemy URL pobierali, żeby dać odnośnik. Tak widzimy, rozblok, pierwszy wpis, gdy go skopiuję tutaj, to od razu przejdę do drugiego wpisu. Tutaj pomyliłem coś. Proc, proc, chyba za dużo będzie, ale tak jak widzimy, teraz przeszedłem single, drugi wpis. Pamiętajmy, że single to jest ten pojedynczy, co dałem mu taką nazwę, i on mi się tu od razu włącza, ten drugi szablon, który wybrałem dla tych po
prostu dzieci. Czyli tak to wygląda. Teraz dajmy sobie już odnośniki, takie z prawdziwego zdarzenia. Czyli przejdźmy do bloga i sobie to po prostu wczytajmy. Foracz, tutaj dajmy sobie Achrew, na przykład Eko. A tutaj tam dodamy sobie cudzysłów. Czyli wszystko zawsze w cudzysłowie, jest najprościej zrobić, tak jak tutaj w ProcessWire. Dolar wpis URL, czyli dajmy sobie Achrew. Natomiast tutaj damy sobie nie URL, tylko title. Czyli widzimy, że w taki prosty sposób już możemy sobie ten odnośnik dać. Odnośnik dajmy w jakiś na przykład H4. Nie musi być aż taki duży. Tutaj zakończmy. I widzimy pierwszy, drugi wpis. Przechodzimy single, drugi wpis, blok. Pierwszy wpis, single, pierwszy wpis. Czyli to single już mogę usunąć, już nam nie jest potrzebne. Wiemy, że na pewno wczytuje nam ten szablon, czyli wszystko jest ok. Teraz już mamy czystą nazwę, po prostu pierwszy wpis oraz drugi wpis. Jeszcze zobaczmy setup, templates, single block. Tutaj możemy sobie jeszcze generalnie w tych szablonach dodać te ikonki, tak jak mówiłem. Czyli przejdźmy do bloga. Advanced, no i tutaj dodajmy sobie jakieś ikony, all icons, czyli tu będzie ten jakiś stworek, powiedzmy, save. Teraz przejdziemy do setup templates single block i dodam sobie następną ikonkę, żebym wiedział po prostu, w jakich szablonach generalnie działam. Tutaj damy sobie tego, nie wiem, tą papugę, tchemę isle. Ma swoją ikonkę, to szablony również tworzą, czyli widzimy, że mi się ładnie tutaj dodało. Teraz sobie wyświetlmy generalnie, bo w tym blogu tutaj mamy we wpisach, zobaczmy, obrazki oraz content. Headline to jest główny SEO, tego nie będziemy tutaj teraz dodawać, to już w headerze automatycznie nam się ładuje. Czyli dodajmy sobie ten obrazek. To jest single block, to nie. Tutaj też możemy dać generalnie. Albo jeszcze przejdźmy tam. Single za chwilę zaczniemy dodawać. Dodajmy sobie tu w tej pętli, gdzie wczytujemy wszystkie wpisy. Czyli w naszym blogu. Pierwszy wpis, drugi. Dodajmy sobie teraz obrazek. Czyli echo. Tak jak poprzednio. IMG, SRC. Tutaj już dodajemy. Zamykamy. IMG. Od razu możemy dodać wide, czyli szerokość na przykład na 200 pikseli oraz tutaj ten IMG, czyli dolar wpis, również pobieramy tak samo. Image to jest pojedynczy obrazek, tak jak pamiętamy w poprzednim tutorialu. Tutaj możemy jeszcze sobie w klamrę zamknąć, to jest takie dłuższe dosyć, będzie lepiej widoczne. No i zobaczmy, czy to wszystko działa. Tak jak widzimy, pierwszy, drugi wpis są obrazki. Dodajmy sobie jeszcze odnośniki do tych obrazków, to już będzie proste. Czyli tutaj skopiujemy z tego title po prostu oraz przekopiujemy i tutaj damy, tak? Czyli w taki prosty sposób można sobie dodać te odnośniki. Gdy klikniemy w obrazek, jesteśmy do pierwszego wpisu. Teraz zajmijmy się pierwszym. Tutaj dodamy sobie pagę na przykład body. Oczywiście body to już bez H1. To już ma swoje własne formatowanie, ponieważ całe wczytujemy. Tutaj jeszcze dodajmy sobie dollar page image. Image single. Nie single, tylko image i URL. I tutaj też już powinno się to zaraz wczytać. Oczywiście dajmy sobie IMG SRC, żeby ten obrazek był wczytany. Dajmy sobie wide, to się równa na przykład 400 pikseli. I to już powinno generalnie tutaj coś zadziałać. Tak jak widzimy, mamy cały content, mamy obrazek, mamy pierwszy wpis.
przejdźmy z powrotem do bloga. Przydałby się właśnie ten krótki taki opis zrobić, taki krótki opis tego body, jakoś to wyrwać. Czyli przejdźmy może do tego bloga, no i zobaczmy, jak to możemy zrobić. Generalnie trzeba by tutaj trochę to body jakoś inaczej pobrać. Chcę na przykład wyświetlić 200 tam, powiedzmy, no kilkanaście słów lub tam 200 znaków, możemy powiedzieć, literek. Czyli teraz, gdy wyświetlę echo dollar piece, czyli pobieramy to z naszej Penty Forage, dollar piece, no i body. Zobaczymy, że to całe mi się na pewno wczyta. Zobaczmy. Gdybym chciał to teraz uciąć, powiedzmy, zobaczmy w podglądzie, jak to wygląda. Gdybym chciał to uciąć, jest to taka funkcja substract, substring, to on po prostu ucina jakąś część. No jakbym to uciął, gdzie to jest? Czyli to jest tutaj. I to się zaczyna od akapitu P. Nawet jak to utnę dotąd, to ten akapit P mi gdzieś tam zostanie, na przykład na początku, i będzie mi tu psuł to całość. No zobaczmy. Dajmy sobie substring. On ucina po prostu jakąś część. Dodajmy sobie to całość. Przecinek, zaczynamy od zera, powiedzmy, do 100. Czyli tyle powinno mi to generalnie wczytać. Zobaczmy, czy tu się zmniejszy. Tak jak widzimy, od zera do 100. I zobaczmy CTRL plus U. Tak widzimy, zaczyna mi się tutaj akapit P. To jest czytywane. I tu się kończy bez akapitu. Po prostu to już jest jakiś taki błąd, powiedzmy. Nie powinno tego być. Powinniśmy to zakończyć albo akapitem, albo w ogóle akapitu, no musi być jakiś akapit po prostu. Czyli jak to zrobić? Musimy to trochę pozamieniać inaczej. Czyli dollar piece body. Jeszcze jest taka jedna funkcja, o właśnie ją pokażę. Strip tags. Strip tags. No tylko tutaj już bez tego. Dollar piece body. Zobaczycie, że tu żadnego formatowania nie będzie. To lorem ipsum będzie już na pewno malutkie. Nie będzie, tak widzimy, żadnego formatowania, nie ma tekstu, CTRL plus U, nie ma już akapitów, nie ma nic. To nam po prostu oczyściło cały kod. Zobaczycie tutaj lorem ipsum, żadnego PS, żadnego H3, żadnego formatowania z tego tutaj body nie mamy. Czyli to też się przydaje i to właśnie zaraz wykorzystamy. Wpierw sobie zamienimy. Gdzieś tu na górze, nawet na tej pętli, dolar BD to się równa. No i daliśmy sobie ten strip tax. No i teraz na przykład dolar body to się równa. I sobie teraz dajemy substring, substry. I dajemy tą zmienną, którą mamy już oczyszczoną. BD przecinek 0, przecinek na przykład 200. Czyli 200 znaków, może nawet 250. No i teraz echo po prostu body. Zamieniliśmy sobie to po prostu w taki delikatny sposób, powinno to zadziałać. Tak jak widzimy, tu już nie ma żadnego formatowania, żadne błędy nie będą mi wychodziły. Dodamy sobie jeszcze tylko akapit P tam. Czyli widzimy czysty tekst. Ja sobie dodam tutaj echo po prostu w P. Czyli chcę czysty format, bez żadnych dodatków. P i P. I teraz, gdy przejdziemy sobie do strony, odświeżmy, zauważymy, że już mamy w akapicie P to wszystko, CTRL plus U. Przejdźmy tutaj, przewińmy. No i tak jak widzimy, lorem ładnie się zaczyna akapitem i ładnie się nim kończy. Tutaj możemy dać sobie jakieś zakończenie, na przykład P, body P. Raz, dwa, trzy kropeczki, powiedzmy. Zobaczmy, jak to wygląda. No i tak widzimy, kropeczki się dodały. Możemy dać nawet tutaj jakiś href w tym P. Czyli tutaj to. Będzie taki prosty odnośnik. Tutaj damy, zobacz więcej. Zobacz więcej. End raku bodajże. Czyli to taki krótki kod, który da nam te strzałeczki. To
Tak jak widzimy, zobacz więcej strzałki. Idziemy do pierwszego wpisu. Czyli w taki prosty sposób można to sobie sformatować. Tutaj chyba nic więcej nie będę musiał teraz tak naprawdę już dodawać. Czyli pokazałem Wam właśnie, jak tworzyć takie proste właśnie strony, takie odnośniki, taką prostą strukturę bloga. Czyli w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.